Disco polo w swojej skrajnie kiczowatej odsłonie przyniosły im przed rokiem ogromną popularność. W tym roku gwiazdy znów dały o sobie przypomnieć. I to nie jeden raz. Fani nie mają wątpliwości, w pogoni za przełamywaniem tabu zbezczeszczono wizerunek SW. Maryi. Disco polo porywa od trzech dekad polską publikę. Bywa też tak, że przeradza się w pogoń za śmiesznością i kiczem, które, jak widać i słychać, również świetnie się sprzedają. Wokalistki Disco Polo idą za ciosem. Porwały się na kolędę. W kontekście tegorocznych świąt mowa rzecz jasna o siostrach Godlewskich. Duet gwiazdeczek wypłynął dokładnie rok temu. Zapamiętaliśmy je z nienaturalnej urody i fałszowania w iście amatorskim stylu. W myśl zasady im słabiej, tym lepiej kawałki sióstr zyskały klikalność, a szokująca kreacja jeszcze podkręciła ich sprzedaż. Kilka dni temu wróciły w swoim przedświątecznym wydaniu, wydając utwór Pada śnieg. Podtrzymały swój zamysł, erotyzujące kreacje, kiczowate pompony i niewiele poprawiony śpiew. Gdy wydawało się, że to wszystko, gwiazdki Disco Polo wyciągnęły kolejnego asa z rękawa. Tym razem uderzyły w repertuar spółki wyżej, czyli kolędy. To pieśni, do których religijni Polacy mają szczególny szacunek. Siostry Godlewskie postanowiły, że połączą swoją kiczowatą ekspresję z kolędą kojarzoną ze stonowaniem i refleksją. Publika miażdży siostry Godlewskie. Po raz kolejny siostry wstawiły nagranie na swój profil na Facebooku. Rozprzestrzeniło się momentalnie, podobnie jeśli chodzi o komentarze i reakcje. Fani w przytłaczającej większości miażdżą kolędę w wykonaniu Godlewskich. Przecież to jest kpina. Jak można w ten sposób śpiewać kolędy? Jak wam nie wstyd? Tu już nie chodzi o was, że robicie z siebie pośmiewisko, tylko o sposób, w jaki szydzicie z kolęd. Bez fonii jest równie przerażające, lepiej, żeby dzieci tego nie oglądały, czytamy w niewielu z nadających się do publikacji komentarzy. Wiele z nich to hejt w czystej postaci, w najlepszym przypadku krytyka nie pozbawiona wyzwisk. O ile w poprzednich sytuacjach siostry znajdowały jakieś uzasadnienia, to tym razem trudno będzie o wymówkę. Polacy nie wyobrażają sobie takiej zniewagi, łączenia kolęd z wulgarną i kiczowatą ekspresją. Epitety można by mnożyć godzinami. Autorki doskonale zdają sobie sprawę, w co inwestują. Pozostaje pytanie, czy Disco Polowy skandal roku nie był przekroczeniem i tak daleko posuniętej granicy. Wielu z nas powie, że absolutnie tak. Pozostaje pytanie, co jeszcze są w stanie wyczynić siostry Godlewskie.